Owady społeczne są jednymi z ciekawszych zwierząt, które możecie trzymać w domu. A spośród mrówek są gatunki trudniejsze, łatwiejsze, no i takie, które odniosły naprawdę ogromny sukces, jeżeli chodzi o ilość ich w domach hodowców. I takim gatunkiem jest właśnie Camponotus nicobarensis. Mrówki, które wręcz dla osób bardziej doświadczonych są wręcz wyżgiwane, że jak słyszą Camponotus nicobarensis, to mają ich serdecznie dość, bo ten gatunek jest bardzo prosty i jest polecany na początek. I praktycznie jeżeli napiszecie post, jakie mróweczki polecacie na początek, no to Camponotus nicobarensis będzie pierwszą lub też drugą mrówką, która będzie na pewno tam wymieniona. Ich zalety w hodowli są takie, że mrówki są praktycznie błędoodporne, czyli jeżeli będziecie robić jakieś głupoty, źle nimi się opiekować, to mrówki teoretycznie powinny sobie poradzić. Też te mrówki mają bardzo szybki rozwój, co zachęca hodowców do częstszego karmienia, no i tworzenia ogromnych kolonii, o którą nie jest też trudno. Kolejną zaletą jest u nich to, że możecie mieć więcej królowych w samej kolonii i to jest tak, że rójkowe królowe się łączą i możecie mieć od jednej do nawet, nie wiem, 6 królowych, które tworzą kolonie na zasadzie oligoginii. To jest tak, że królowe wraz z rozrastaniem się kolonii będą się coraz bardziej od siebie oddalać albo się też zredukują, więc pamiętajcie, że jak będziecie mieli więcej królowych, to musicie zrobić im większe formikarium. I najlepiej, żeby każda królowa miała docelowo własne gniazdo, dzięki temu nie będziecie mieli konfliktów, a też królowe porozdzielają się na nie. U mnie na przykład teraz w tym momencie w mojej własnej prywatnej kolonii jest tak, że królowa jedna mieszka w gnieździe, a druga w próbówce i między nimi nie ma żadnych konfliktów, robotnice nadal krążą pomiędzy gniazdami, tylko same królowe się już nie spotykają. Wcześniej mieszkały razem w tym właśnie oto gnieździe, no ale uznały, że już się nie lubią, no i rozeszły się. Muszę też nadmienić, że moja kolonia miała kiedyś 4 królowe, ale niestety te królowe zostały zredukowane, więc to jest też tak, że no niestety 2 pożegnałem, a 2 mi zostały razem, no i nie mają jakichś już większych konfliktów. Kolejną rzeczą, która przyczyniła się do sukcesu tych mrówek, jest to, że wywodzą się z Azji i są z klimatu subtropikalnego oraz tropikalnego, co przyczynia się do tego, że nie musimy tych mrówek zimować. Mrówki te się cały rok będą wam rozwijać i cały czas będziecie mieli potomstwo, bo mrówki z naszego obszaru niestety wymagają tego zimowania, no i to zimowanie najczęściej robimy od października do lutego i wybieramy sobie po prostu termin. Ja zalecam zawsze robić 2 miesiące, są osoby, które robią nawet 3 miesiące, więc to zawsze zależy już od typowo hodowcy. Te właśnie mrówki nie wymagają właśnie zimowania, no i dzięki temu możecie trzymać taką kolonię cały rok, ale jest tego też większy problem, że potem ta kolonia będzie was mogła czasami męczyć, że będziecie chcieli od niej odpocząć, dlatego też niektórzy hodowcy je i tak zimują i zimują je w temperaturze około tych 15 stopni, jak gatunki europejskie. Są też hodowcy, którzy je zimują na zasadzie takiej, że kolonii w ogóle nie dogrzewają, no i na czas właśnie ich zimowania zmniejszają też karmienie. Kolejną rzeczą, która przyczyniła się do sukcesu tego gatunku, jest sama ich barwa. Kolor pomarańczowy jest bardzo rzucający się w oczy, no i same mrówki mają bardzo ładną kompozycję tego oto koloru, co czyni je jednymi z piękniejszych mrówek, które możecie kupić za dość małe pieniądze, no i trzymać w swoich domach. Naprawdę obserwacja kolonii Camponotus nicobarensis, tym bardziej kiedy już będą miały żołnierzy, czyli tak zwane majory, no to już jest naprawdę super w obserwacji, no i obserwacja właśnie tych robotnic, majorów, jak sobie pracują na arenie, w ich kolorystyce, tym bardziej jak dobierzecie ciemne podłoże na arenę, gdzie będą te mrówki bardzo się wyróżniać, no to jest naprawdę nieziemskie w obserwacji i każdemu polecam właśnie taką kompozycję do tych mrówek. Kolejną z ich zalet jest to, że mrówki te są bardzo wszechstronne, czyli jeżeli dacie tym mrówkom ich naturalne siedlisko, czyli drewno łamane korek, to super się będą odnajdywać, a jeżeli dacie im gniazdo gipsowe, dacie im gniazdo z druku 3D lub jakiegoś innego materiału, który sobie wymyślicie, no to mrówki też sobie powinny spokojnie poradzić. Ja sam osobiście trzymałem te mrówki w ziemi, sam trzymałem je w drewnie, no i teraz je trzymam w druku 3D i mrówki fenomenalnie się w nich rozwijają i nie ma jakiegokolwiek problemu. Jedynym zagrożeniem dla hodowli Camponotus nicobarensis są pasożytujące pasożytujące roztocza. Charakteryzuje się to, że jeżeli będziecie mieli pasożytujące roztocza na swoich właśnie mrówkach, to będzie to tak, że koronia straci możliwość rozmnażania się z czasem, no i będzie wam ubywać potomstwa. Będziecie widzieć to, że potomstwa nie przybywa, królowa nie będzie czerwić, a zasadniczo jeżeli się nie przyjrzycie mikroskopem jubilerskim, no to nie odkryjecie, że wasze mrówki są zainfekowane. Jeżeli są wasze mrówki zainfekowane, musicie kupić roztocza H. Miles. Są ogólnie dostępne już te roztocza i nie ma z nimi większego problemu, żeby je znaleźć na rynku. I dzięki wpuszczeniu ich do swoich formikariów, one powinny pozjadać właśnie te pasożytujące roztocza, no i zatrzymać jakby te infekcje. Ważne, żeby wiedzieć też, że roztocza H. Miles potrzebują trochę czasu, więc jeżeli macie bardzo mocną już infekcję, to najlepiej kupić sobie ich dużo więcej, a jeżeli macie wczesny etap infekcji, no to nie musicie ich kupować dużo. Ważne też, żeby wiedzieć, że roztocza H. Miles możecie dawać też do formikariów, gdzie nawet nie macie pasożytujących roztoczy, bo one mogą wam zjadać na przykład jakieś inne roztocza, które by się zalęgły, te bardziej nieszkodliwe, ale jeżeli one by się rozniosły w bardzo dużej ilości, no to też mogą wam na przykład mrówki podgryzać. To jest taka rzecz, którą warto wiedzieć. Innych zagrożeń, które warto zwracać na nie uwagę, to są zgryzki, zwierzęta, które najczęściej pojawiają się w naszych formikariach, przeniesione z innych formikariów, które możecie na przykład zakupić. U mnie na przykład infekcja zgryzków pojawiła się od tego, że kupiłem formikaria od jednego ziomka, który miał zainfekowane właśnie formikarium. No i kręcę się z nimi już od paru ładnych lat. Zgryzki mogą powodować u mrówek ogólnie stagnację, przez to, że je podgryzają i stresują, ale nie wiem jak to wygląda stricte u Camponotus nicobarensis, czy potrafią też wywołać stagnację, czy też nie, ale miejcie na uwadze, że jeżeli byście mieli zgryzki, żebyście widzieli je w formikarium i wasza kolonia przestanie się rozwijać, to może być ich przyczyna. To też warto nadmienić. Jako wieloletni hodowca Camponotus nicobarensis muszę wam powiedzieć tak, że nie zrażajcie się na to, że wielu doświadczonych hodowców jest na te mrówki trochę ciętych i mają je trochę serdecznie dość. To jest przyczyna ich właśnie sukcesu, że jest ich bardzo dużo na rynku i bardzo dużo osób te mrówki ma. Jest to jeden z fajniejszych gatunków, jeden z agresywniejszych gatunków. Możecie te mrówki bardzo fajnie sobie rozhodować i zrobić im dość spore formikarium. Mrówki te mogą mieć nawet do 20 000 robotnic. Z samej wielkości są dość przyzwoite. No i też część hodowców trzyma je na przykład w paludariach wielogatunkowych, albo takich wiecie paludariach, gdzie tylko one żyją. Na przykład mrówcza chata ma takie paludarium, gdzie ma ładną kolonię Camponotus nicobarensis, ale chyba zainfekowaną teraz pasożytującymi roztoczami. Dawno nie wrzucał update'ów. I jeżeli myślicie o zaczęciu hodowli mrówek, Camponotus nicobarensis będzie najlepszym wyborem. Sam osobiście jestem fanem tych oto mrówek. Może nie ma ich dość często teraz na kanale, ale to niedługo się powinno zmienić. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz Camponotus nicobarensis albo też Nico. Będę wiedzieć, że dotrwałeś do tego momentu. Pamiętaj, żeby ocenić sam materiał. No i zostaw po sobie jakiś miły komentarz. Będzie mi bardzo miło. Tym bardziej, że staram się teraz wrzucać materiały co 2-3 dni. Więc dając mi tego lajka, będziesz mnie bardziej motywować do tworzenia kolejnych filmów. Więc dzięki, do następnych materiałów, cześć!